Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak zrobić, żeby na nasze zdjęcia nakładały się jakieś inne elementy, na przykład inne zdjęcia. Przygotujmy na początku bazę danych. Dodajmy sobie kolumnę z elementami, item. Na przykład dodamy sobie tutaj kilka zdjęć, więc będziemy mieli main photo. Typu oczywiście obrazek, to będzie nasze główne zdjęcie, które będziemy wyświetlali. Dajmy później second photo, drugie zdjęcie, które gdzieś indziej będziemy wyświetlali, nakładali i tak dalej, oraz na przykład is show icon, abyśmy też na jakieś zdjęcie pokazali jeszcze jakąś ikonkę. Prawda lub fałsz. Ok, wyświetlimy sobie to wszystko w repeating group, ale na początku wypełnimy trochę tych elementów, więc mamy pierwsze zdjęcie, powiemy tak, pokazuj nam ikonkę, główne zdjęcie dodamy sobie coś takiego. OK, i drugie zdjęcie dodamy coś takiego. Albo wybierzmy człowieka. Na początku główne zdjęcie to będą ptaki, a te mniejsze to będzie jakaś twarz. OK, więc mamy pierwsze z ikonką. OK, dziękuję. Udało nam się dodać. Drugie zdjęcie, show icon. Teraz przestawimy nie. Też damy sobie taka. I drugie zdjęcie ustawimy też z jakąś twarzą. Więc mamy dwa elementy, zróbmy refresh, tutaj, all, jest, mamy. I jeszcze trzeci element, który będzie miał też ustawione pokaż ikonkę i będziemy mieli tylko główne zdjęcie, bez tego drugiego, oraz trzeci, czwarty element, który będziemy mieli bez ikonki i też główne zdjęcie mamy z jakimś komputerem. OK, mamy wszystkie nasze zdjęcia. Wyświetlimy to wszystko w Repeating Group, bo Repeating Group jest wspaniały do tego. Ustawię na stronie, żeby był typ kolumn, layout jest typu kolumn. Tutaj nasza Repeating Group ustawimy pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności. Wyświetlimy wiele takich wierszy, wyświetlamy itemy, do search for szukamy różnych elementów, jest. I wyświetlimy sobie teraz tutaj ten layout Repeating Group, ustawię na przykład na row, albo też na kolumn. Dobrze, mamy kolumnę. Umieszczę tutaj 500 wysokość tego naszego wiersza i dodamy sobie na początku grupę. Tutaj damy grupę, ustawię ją na środku, dajmy ją typu kolumn też. Jej szerokość ustawię na przykład wysokość 500 na 500 na środku naszego elementu i tutaj jako jej tło wsuwam styl. Jako jej tło ustawimy sobie jakiś konkretny obrazek, ten główny obrazek. Więc to będzie nie statyczny obrazek, tylko dynamiczny obrazek i to będzie current, sales item, main photo. Użyję jeszcze Imgixa do tego, processed with Imgix i ustawię sobie 100% i tutaj resize to fit dimensions. OK, zróbmy więc preview i zobaczmy, jak to wygląda. Wyłączę tryb debug. Jest. I mamy tutaj nasze obrazki. Obrazki główne. Do tego wszystkiego dodam jeszcze margines dla naszej grupy. Przed 10, 10, 10, 10, żeby nam się oddzieliły wszystkie obrazki. I zmienię sobie teraz jeszcze wysokość tego wiersza w naszej repeating group na 0 oraz całej repeating group też na 0. OK? F5. Mamy sobie wszystkie nasze obrazki. Teraz chcielibyśmy wyświetlić ikonki dla tych miejsc, w których chcemy mieć jakąś ikonkę i chcemy mieć ją na naszym zdjęciu. Gdzieś na przykład tutaj w prawym górnym rogu, więc dodaję sobie ikonkę do tej naszej grupy ze zdjęciem. Możemy mieć ikonkę jakąś obojętnie, na przykład star jest. Ustawimy ją po prawej stronie, więc layout ustawię prawo. OK. Wielkość tego dam 100 na 100 pikseli. Będę wyświetlał to tylko wtedy, kiedy ten nasz element jest do pokazania ikonki. Ale zróbmy jeszcze odśwież i zobaczmy. Wszędzie mamy tą ikonkę, już nam się wyświetla. Zmienię jej kolor na jakiś czarny, więc tutaj Edit Style, albo na żółty, na jakiś taki złoty, OK? I wyświetlimy tą ikonkę tylko wtedy, kiedy mamy ją wyświetlać. Zatem normalnie ona będzie ukryta. This element is visible on page load. Collapse when hidden. Tak poproszę. Albo zostawmy. Niech nie będzie tego collapse. Niech nam zajmuje zawsze miejsce i warunek, jeżeli parents group thing, musimy ustawić jakiś
parent group thing, więc ustawmy w grupie type of content jest item, a źródłem danych jest current sales item. Więc ta ikonka będzie patrzyła właśnie na swoją, na swojego rodzica. Jeżeli parent group item is show icon jest równe, prawda? Czyli mamy pokazać tę ikonkę, to zrobimy, że ten element jest widoczny. OK. F5 i zobaczcie. Odświeżamy sobie. Mamy tutaj gwiazdkę na ikonce na tym zdjęciu, bo tu ma nam się wyświetlać. Tu się nie wyświetla, tu znowu się wyświetla i nie wyświetla się. Więc tym sposobem możemy zrobić, że na przykład jakieś ikonki wyświetlają się nam na zdjęciu. A co w przypadku, kiedy chcemy też jeszcze na jakimś zdjęciu wyświetlić kolejne zdjęcie, a dodaliśmy sobie takie zdjęcie, więc dodaję sobie zdjęcie tutaj image teraz do tej naszej grupy. Ustawimy layout tego, może być tak jak jest tutaj. I wielkość tego na przykład 150x150, dokładnie 150x150, marginesy 10, 10, 10, 10. Możemy mieć to na, tak jak jest tutaj po lewej stronie, niech sobie będzie i wyświetlimy tutaj to drugie zdjęcie. Current sales parents group item, second photo, process with imgix 100% resized to fit dimensions, ok. I zobaczmy, jak to wygląda. Odświeżamy sobie. Tutaj mamy jakieś zdjęcie, nam się wyświetla. Tu mamy jakieś zdjęcie, nam się wyświetla. Tutaj nie mamy zdjęcia, więc nam się wyświetla tylko ramka oraz tutaj ramka. Więc popracujmy sobie, że normalnie to zdjęcie się nie wyświetla. This element is visible on page load. Nie dziękuję. I collapse on hidden nie zaznaczam, żeby zajmowało nam dalej to miejsce, a ma się wyświetlać tylko wtedy, kiedy parents group item second photo is not empty. Czyli jeżeli mamy coś wyświetlać, to po prostu to wyświetlajmy. F5. Tym prostym sposobem, zobaczmy, mamy gwiazdkę, kiedy ma się wyświetlać, mamy zdjęcie, kiedy ma się tu wyświetlać. Tutaj mamy samo zdjęcie, ale nie mamy gwiazdki, bo nie chcieliśmy ikonki wyświetlać. Tutaj mamy samą ikonkę, a tutaj nic nie mam. Tym właśnie prostym sposobem możemy robić przycięcie właśnie, że na zdjęciach wyświetlają nam się jakieś inne elementy, a rozwiązaniem jest to, że po prostu w grupie ustawiamy jako background jakieś zdjęcie. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!